Agata Balce akustycznie, tak? Nowy projekt. Dzisiaj mieliśmy taką próbkę. Czas, cenny czas. Dokładnie tak. Czas, cenny czas będzie to tytuł projektu i prawdopodobnie cenny czas to będzie właśnie tytułowy kawałek. No płyty, która myślę, no... Na dniach? To kiedy ta płyta? Słuchajcie, kochani, to jest bardzo świeżutka sprawa, ale u nas wszystko idzie błyskawicznie. Praktycznie znamy się z Arkiem od 3 miesięcy. No właśnie, powiedzcie, od czego to się zaczęło? Skąd pomysł na taki projekt i jak w tym projekcie znalazł się Arek? Tak naprawdę takie akustyczne, klimatyczne granie to już jakiś czas temu chodziło za mną. A z uwagi na to, że ja jestem wokalistką zespołu z zacięciem rockowym, gdzie raczej gramy mocniejszą muzykę, no i prawdopodobnie nie do końca chłopakom by pasowały te klimaty właśnie takie spokojniejsze, kameralne. To zastanawiałam się nad osobą, z którą mogłabym zacząć współpracę tutaj muzyczną, ale ja muszę dobrze czuć człowieka. No, musi gdzieś coś od razu kliknąć, zaiskrzeć. I bardzo przez przypadek naszego wspólnego znajomego poznaliśmy się z Arkiem. No i właściwie na pierwszym spotkaniu to już było? Zaczęliśmy już grać? A na drugim już zaczęliśmy nagrywać? Pierwsze spotkanie już jakby zaiskrzyło, zaczęliśmy grać i były pierwsze pomysły. Tak. I na drugim już faktycznie były pierwsze nagrania. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Także praktycznie nagrywamy od 2 miesięcy. No a pierwszy koncert premierowy będzie już 22 lipca, czyli można powiedzieć po 3 miesiącach od momentu pierwszego spotkania coś chcemy zadziałać i podzielić się. Czyli już będą jakieś efekty, już będzie można was usłyszeć i zobaczyć. No właśnie, muzyka, słowa, aranże, kto się tym wszystkim zajmuje? Jeżeli chodzi o teksty i muzykę, to były moje pomysły, natomiast aranż i cała ta oprawa przepiękna jest po stronie pana wirtuoza Arkadiusza Jecha. Trudno nazwać to aranżem, to są zwykłe granie na gitarze po prostu, no, tylko jest jakiś tam sposób, w jaki ja to akompaniuję. Rodzaj akompaniamentu bym raczej określił niż aranż. Ta skromność. No to w takim razie pierwszy koncert już za niedługo. Dzisiaj spotykamy się tutaj w Skoczowskim Studiu Nagrań, czyli już przygotowujecie się tutaj pełną parą, rozumiem, do tej płyty, do teledysku. Zgadza się. Tutaj jesteśmy właśnie w studiu nagraniowym Marka, nazywa się Gitarek Studio. I rzeczywiście próbujemy już coś pomalutku przygotowywać do nagrania płyty. Tak, proszę pana. W zasadzie myślę, że mamy te kilka kawałków już nagranych na płytę, więc chyba z 8 jest w tej chwili? Tak, w tej chwili jest 8, ale jak tutaj maestro mówi, że już w zasadzie mamy, to znaczy, że jest bardzo dobrze, ponieważ te kawałki były, można powiedzieć, z marszu nagrywane. Wcześniej nie były poprzedzone żadną próbą, ale rzeczywiście to tak jest, Darek. Tak, tak jest i będzie to taka płyta bardzo prawdziwa, gdzie będzie zapis tego, jak w rzeczywistości tworzymy. Nie jest tak, że to materiał jest ograny, oklepany już od kilku lat i teraz postanowiliśmy go zarejestrować, tylko tworzy się po prostu kawałek podczas nagrania i tak jak jest zarejestrowany, tak zostaje. Agata przynosi swój utwór, który mi bierze gitarkę, gra i śpiewa. No ja potem sobie to szybko też odczytuję, dokładam tam jakieś swoje akordy, jakieś swoje pomysły, ustalamy. No, ona się też nie na wszystko zgadza, bo to są jednak jej piosenki, więc ona mówi, że to się jej podoba, to się jej nie podoba. To co tam przechodzi z jakichś moich dołożonych dźwięków, to po prostu nagrywamy. Ona jest w tym pomieszczeniu, ja w tamtym, jesteśmy na słuchawkach, od razu nagrywamy i tak powstają te utwory. Agata, to takie spełnienie marzeń, jesteś zadowolona z tego projektu? Słuchajcie, ja jestem przeszczęśliwa, naprawdę. Muzyka mnie uszczęśliwia. Jak przyszła niecałe 2 lata temu do mnie, to wszystko podziało się błyskawicznie. I teraz, jak na mojej drodze stanął Arek, to ja wiedziałam, że to nie jest przypadek. I już jak na pierwszym spotkaniu, no i zaiskrzyło, i chemia, fantastycznie się rozumiemy. Naprawdę. Arek, potwierdzasz? Tak, potwierdzam. Arek potwierdza, to dobrze. To ja po prostu postanowiłam, że absolutnie nie
ma na co czekać. Arek zaakceptował ten materiał i tak jak tutaj wspomniał, wszystko powstaje, można powiedzieć, na żywo, czyli my nie mamy żadnych prób. To, co nagrywamy, to tak jak właśnie raz jest przegrany przeze mnie ten numer, później ja tutaj przychodzę do tego pomieszczenia, widzę go przez szybę, on po prostu, no ja nie wiem, jak on to robi, bo czaruje naprawdę, to taki Copperfield gitarowy. I po prostu nagrywamy tak, jak to jest w tej postaci. I też taka właśnie będzie płyta. Czyli ona nie będzie jakoś specjalnie obrobiona, tak? Jak to się nazywa? Będzie szczera i emocjonalna w ten sposób. Tak, bo no właściwie... O to też chciałam się zapytać ciebie, jaka to będzie płyta tak w dwóch, trzech słowach, czy nie wiem, mogłabyś to tak określić i dla kogo? Tak naprawdę w dwóch, trzech słowach można powiedzieć, że jest to jakaś moja osobista historia o miłości, samotności, tęsknocie. Bardzo osobista. I dla mnie to jest cenny czas. I tworzenia teraz wspólnie z Arkiem i to, jak ten materiał powstał. Mój osobisty, cenny czas, który ze mną zostanie i będzie uwieczniony na tej płycie. I mam nadzieję, że znajdzie odbiorców, którzy być może też utożsamią się z tym materiałem. A masz jakiś taki najbliższy twemu sercu, taki najbardziej taki kawałek, który ciebie porywa, który jest tobie taki najbliższy? Tak, jest to kawałek Spotkanie z rzeczywistością. Chyba najbardziej osobisty tekstowo. I właściwie wzrusza mnie za każdym razem, jak go słucham. Bardzo często go słucham w samochodzie i sam wstęp grany przez Arka jest tak emocjonalny dla mnie, no każdy dźwięk mnie dotyka, że mam gęsią skórkę, naprawdę. Uwielbiam ten kawałek. Ale właściwie o każdym mogłabym powiedzieć, że coś w nim lubię, ale wybitny dla mnie jest Spotkanie z rzeczywistością i By zapomnieć. O, ja czuję twoich dźwięków, czuły dotyk. Podoba ci się ten numer? Tak, podoba się. Okej, okay. Czyli kiedy koncert, kiedy płyta? Podsumowując. Podsumowując, pierwszy koncert będzie 22 lipca w Chybiu. Bardzo serdecznie zapraszam do Domu Kultury o godzinie 19. Natomiast płyta, panie Arkadiuszu, jak no jest to realne? Myślę, że jesienią po prostu. No po prostu. Jakiś październik może. Jakąś, obierzmy jakąś datę, tak żeby to było jakieś takie do zapamiętania. Nie obierajmy daty na razie, po prostu umówmy się na październik. Dobrze, niech to będzie. Rok, będzie to 2022. Dobrze, będzie to 2022. Dobrze, no to w takim razie czekamy na tą płytę. A może, nie wiem, myślę, że możemy powiedzieć, co nam dzisiaj zagracie. Już jakąś próbkę usłyszymy, nasi widzowie usłyszą. A zagramy dzisiaj tytułowy kawałek, czyli Cenny czas, to jest tytuł całego projektu. Fragment będzie. Fragment, tak, fragment. I może By zapomnieć, bo to jest akurat ostatnio nagrane przez nas numer, więc najbardziej świeży i no i tak, By zapomnieć. Ale my nie zapomnimy i czekamy na tą płytę i na koncert w Chybiu. Dzięki, dzięki bardzo, dziękujemy, jest nam bardzo miło i dziękujemy. Mam nadzieję, do zobaczenia. Jak długo czekać mam na ciebie tu, gdy zimno jest, a promień słońca ostatni dawno zgasł. A ile chwil upłynąć ma, by każdy z nas mógł poczuć, że jest światłem oczu, gdy ciemność wokół nas. Czas, cenny czas. Czas jest jak skarb. Czas, cenny czas. Tylko go mam. Wiosen, jesieni, zim, by letni czas dał słońce nam. Musimy przetrwać, gdy strach jest wokół nas. I ty
czy ja, czy inny ktoś wytrzyma to, by spotkać znów szczęśliwych nas bez zamkniętych ust. Czas, cenny czas. Czas jest jak skarb. Czas, cenny czas. Tylko go ma. Czas jest jak skarb. Czas, cenny czas, tylko go ma. Czas, cenny czas. Czas jest jak skarb. Czas, tylko go ma. Pomyślimy o tym jeszcze raz. Weźmiemy za i przeciw, dajmy temu czas. A może rozkleimy spakowany świat. A może damy szansę, zawsze warto szansę dać. Czuję twoich dźwięków, czuły dotyk. Chcę z tobą zgubić się. Chcę zatracić, by zapomnieć. Ja czuję twoich dźwięków, każdy czuły dotyk. Chcę z tobą zgubić się. Zatracić, by zapomnieć. By zapomnieć. Czekasz, ja się żegnam z samotnością. Szukam nad ranem ciebie w snach, co płyną nocą. W każdym obrazie jesteś teraz w mojej głowie. Ja wiem, ja w twojej jestem. Nie walcz, nic ci nie odpowiem. Ja czuję twoich dźwięków, czuły dotyk. Chcę z tobą zgubić się. Chcę zatracić, by zapomnieć. Ja czuję twoich dźwięków, każdy czuły dotyk. Chcę z tobą zgubić się. Zatracić, by zapomnieć. By zapomnieć.
chcę z tobą zgubić się, chcę zatracić, by zapomnieć. Ja czuję twoich dźwięków czuły dotyk. Chcę z tobą zgubić się, zatracić, by zapomnieć, by zapomnieć.